Cześć, witajcie w programie Bezglutenowej Mamy. Przed nami Wielkanoc i pewnie się zastanawiacie, jak przygotować wielkanocną święconkę w wersji bezglutenowej. Jest ze mną dzisiaj Magda, mama Michałka na diecie bezglutenowej. Dzień dobry. I Magda już od wielu lat przygotowuje taką święconkę tylko bezglutenową do swojego domu. I Magda właśnie nam dzisiaj opowie, jak taką święconkę przygotować. Przygotowałam baranka, razem z Michałkiem oczywiście. A masz taką formę drewnianą? Tak, mam formę drewnianą, odciskamy razem, później Michał oczywiście robi uszka, oczka, ogonek też jest. Aha, i wszystko z bukszpanu. Tak, tak, wszystko z bukszpanu. A to jest babeczka upieczona z miksu? Upieczona, z miksu, z barbitenu. Bardzo lubię. Jajka, cukier, tak, takie podstawowe składniki. Tak. A co się stało z resztą babeczek? No, dzieci zjadły. Ze smakiem. Magda jest w ogóle mistrzynią słodkich wypieków, więc się nie dziwię, że wszystko znika. Jest też chlebek, który też piekłam. Chyba z mojego przepisu coś poznaję. Zobaczcie sami. Zgadza się z przepisu bezglutenowej mamy oczywiście. Okej, czyli mamy mini chlebek do święconki, przepis wkrótce na blogu i na YouTubie. To jest kiełbaska taka kupiona w sklepie, czy to jest kiełbaska domowa? Nie, to jest kiełbaska, którą kupuję u takiego zaprzyjaźnionego rzeźnika, bez konserwantów. A przyprawy? Czy dajesz swoje przyprawy, czy on używa takich swoich jakichś? Używa swoich przypraw. Mhm. I sprawdziłaś, że one są? Sprawdziłam, są ok, także już od wielu lat. Aha, to pewnie też od niego bierzecie inne wędliny, takie na co dzień. Inne wędliny, też kiełbaskę taką w słoiczku. Bardzo, bardzo. Pyszne. No. Szkoda, że wam nie mogę przekazać, jak pachnie ta kiełbasa. Po prostu w sklepie takiej nie kupicie. Dobra, czyli kiełbaska za nami. A te takie mikroskopijne, poczekaj, zanim dopisane. Jezu, jakie malutkie! Tak, mamy jeszcze pieprz i sól w pojemniczku oczywiście, bo zawsze nam się rozsypywało, wszystko było i w soli, i w pieprzu, także mamy takie pojemniczki. Fajny, w ogóle chyba sobie poszukam takiego w sklepie, bo też zawsze kombinujemy, w czym te sól i pieprz zanieść. A taki gotowy zestaw to jest chyba taki typowy do święconki. Tak, i oczywiście jajeczka. Wyjmijmy jajeczka, jakie ty tu przygotowałaś. Ale widzę, że też masz kurze. Tak, też mam kurze. No takich kura nie znosi, moi drodzy. Jakby nie patrzeć, powiedz mi, skąd masz takie jajeczka? No w barwniku oczywiście. Takie gotowe, spożywcze barwniki? Gotowe, spożywcze barwniki, tak. Zawsze z Michałkiem. No to mnóstwo zabawy. Dzieci lubią takie plastyczne zajęcia. To można podciągnąć pod fajną zabawę, a dzieci lubią patrzeć, jak to się zmienia. Można. Dobra. Teraz tak, co mnie bardzo ciekawi w twojej święconce, obecność pomarańczy i banana. Przyznam, że u mnie nie było zwyczajnie, żeby dawać owoce. U mnie od lat właśnie i mama, i babcia zawsze do święconki mieliśmy owoce, nawet jabłuszko było, o czym teraz wyjątkowo zapomniałam o jabłuszku, ale jeszcze było jabłuszko, było pomarańczko i banan. I teraz taki jest tutaj pan, który myślę, że najbardziej ucieszy chyba dzieci. I już dostaje bardzo wiele zapytań, skąd zdobyć, jakiego zdobyć wielkanocnego zająca. I tu mamy takiego zająca. Powiedz mi Magda, gdzie ty go zdobyłaś? Szczerze mówiąc, moja mama go wyhaczyła. Aha. Ale w jakimś markecie czy? Nie, w sklepie u nas. W takim zwykłym spożywczym sklepie. Zwykłym spożywczym sklepie, tak. Mama kupiła, ja zawsze czytam skład. Jest ok, można przeczytać. Poza tym jest to znana firma, ma dobrze wypuszczone tutaj alergeny. Nie jest wśród nich nigdzie wymieniony gluten, także kochani, jeśli szukacie jakiegokolwiek zająca z czekolady, Kinder jest ok. No i co? I koniec naszej święconki? No myślę, że tak. Zapomnieliśmy, tak jak mówię, o tym jabłuszku. Dobrze, ale to do nowej święconki można dołożyć? Tak. Myślę, że ten baranek chyba znika w ciągu pierwszego śniadania od razu. No, zgadza się. Baranek jest mały, bo widzieliśmy też duże barany, ale my mamy takiego malutkiego baranka. A jest u was tak, że się jest wyścig, kto pierwszy z tyłu, kto pierwszy dzióbek, główkę czy... Tak, no mój synek zawsze mówi, że zawsze bierze pupę, nie wiem dlaczego i zawsze... Aha, może dlatego, że normalnie masło ma taki prostokątny kształt, a może tu jest zaokrąglony. Dlatego zawsze ten baranek, nie wiem, może dlatego, żeby ta buźka została zawsze cały czas w całości. Tak, więc zawsze zaczyna. I kochani, tak wygląda bezglutenowa święconka przygotowana przez Magdę. Dziękuję Ci bardzo Magda za wspólny tutaj występ. Życzymy Wam wspólnie zdrowych, spokojnych świąt, pełnych radości, rodzinnego czasu. Wszystkiego najlepszego. I dla dzieci bogatego zajączka. No przede wszystkim.